Dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnym spotkaniu z cyklu Sail Galicia. Dzisiaj naszym gościem jest Robert Wójcicki. Brawa. Uczestnik ubiegłorocznych regat Sydney to Hobart, gdzie polska załoga wykręciła całkiem wysoką, bardzo wysoką pozycję. O tym Robert opowie, a prywatnie prezes konkurencyjnej, ale bardzo dobrze konkurencyjnej firmy szkoleniowej i żeglarskiej Blue Horizon. Oddaję głos. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Niezmiernie mi miło móc dzisiaj zaprezentować to, co miało miejsce pod koniec 2019 roku. Dla nas było to wyjątkowe wydarzenie i mam nadzieję, że będę w stanie przekazać jakby te nasze emocje, spełnienie żeglarskich marzeń w tej krótkiej prezentacji. No w zasadzie samego tego loga i wydarzenia nie za bardzo trzeba żeglarzom tutaj objaśniać znaczenia tego wydarzenia. No jest to, można powiedzieć, najważniejsze z eventów żeglarskich, najważniejsze z regat, w których można wystartować. Jest to oczywiście marzenie każdego z nas, moje oczywiście również, każdego z członków załogi. No i miało to miejsce właśnie w 2019 roku, niespełna, w zasadzie już prawie 3 miesiące temu. Cała załoga w komplecie pojawiła się w Sydney, w Australii, aby rozpocząć przygotowania do regat. Maria Sydney Hobart, tak jak już wcześniej wspomniałem, na pewno każdy, kto żegluje, słyszał o tym wydarzeniu. Jeżeli nie słyszał, to może nawet marzył o tym, żeby wystartować w tych regatach. W samej Australii, w Sydney, jest takie bardzo kultowe miejsce, bardzo znane miejsce. Jest to Cruising Yacht Club of Australia, czyli generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, takie centrum wydarzeń żeglarskich, centrum regat Sydney Hobart, bo to właśnie ten Yacht Club jest organizatorem niezmiennie od wielu, wielu lat tych regat. No jak wiemy, Australia leży dosyć daleko, więc dla nas może nie jest to jakby do końca wyobrażalne i nie zawsze sobie w stanie jesteśmy nawet pomarzyć o tym, żeby wziąć udział w tego typu wydarzeniu. Jednak warto marzyć, warto o tym myśleć, bo marzenia się spełniają. Możemy powiedzieć sobie krótko na temat żeglarskiego wielkiego szlema. Oczywiście Sydney Hobart, Rolex Sydney Hobart to jest jedno z najważniejszych wydarzeń, jest to najważniejsze wydarzenie, ale jest jeszcze kilka innych ważnych eventów. To jest Fastnet oczywiście osławiony, to jest Middle Sea Race, które też się odbywa tutaj całkiem niedaleko nas, w którym można wystartować. Newport Bermuda Race też jest, można powiedzieć, na liście wielu z moich, na pewno waszych kolegów również. No niedawno zakończone regaty Caribbean 600. Tutaj akurat w tych regatach wystartowały polskie załogi na jachtach klasy Volvo. Było to Sailing Poland, Green Dragon i Isle of Poland. I tutaj Isle of Poland zajęło, z tego co wiem, w kategorii RC0 drugie miejsce. Piąty był Green Dragon ze Zbyszkiem Gutkowskim na pokładzie. I dziesiąte chyba miejsce zajął właśnie Sailing Poland. Więc można powiedzieć, że trzy polskie załogi w takich regatach. No to jest, widać, że coś się dzieje w tym polskim regatowym żeglarstwie i to jest naprawdę dobry znak. No jest mnóstwo tych wydarzeń, każdy ma swoją historię, każdy ma swoje zasady. Jednak niezmiennie Sydney to Hobart to jest to ta wisienka na torcie, ten najważniejszy event w roku. No dalekie równa się tajemnicze. Tak, faktycznie ja w dzieciństwie, kiedy czytałem o Australii, kiedy marzyłem o tych odległych lądach, wyobrażałem sobie tylko to w mojej głowie. Chciałem oczywiście tam pojechać, chciałem wyeksplorować ten ląd, chciałem zobaczyć, jak tam jest, czy tam faktycznie chodzimy do góry nogami. I podróż dzisiaj, no można powiedzieć, odbywa się dosyć komfortowo. W dwóch takich etapach
W ciągu tam 20 godzin można się zamknąć z podróżą z Polski, w ogóle z Europy do Australii, a więc w naprawdę godnych warunkach, a więc już nie jest to jakby taka bariera nie do przebycia, dlatego warto już o tym pomyśleć. No i egzotyka. Egzotyka Australii jest niesamowita. Kraj akurat, no my mieliśmy jakby w głowie cały czas i wokół nas działa się wielka tragedia, bo wylądowaliśmy akurat w momencie, kiedy w Australii był szczyt jakby pożarów, o których my tutaj doskonale słyszeliśmy. Nawet były takie przemruki jakby, że może coś być na rzeczy, może być zagrożony start samych regat Sydney Hobart. I faktycznie czasami bywało tak, że cała zatoka w Sydney była zasnuta tak gęsto dymem, że nie było widać na dwie długości jachtu nic więcej, a więc no, logiczne, że nie można było upakować na tej zatoce ponad 150 jachtów, plus jeszcze łodzie kibiców, którzy tam się walnie zgromadzili, aby mogło to się odbyć bezpiecznie. Ale tak jak widzimy na tym slajdzie, faktycznie egzotycznie, no bo w Polsce w tym czasie był okres Świąt Bożego Narodzenia, a więc teoretycznie powinna być też w Polsce zima, tak? Czyli z tym śniegiem, mrozem i tak dalej, teoretycznie, bo wiadomo jak było. No ale już choinka na plaży, przy opalających się ludziach i kąpiących się w morzu, faktycznie sprawiało to wrażenie bardzo egzotyczne. Unikalne otoczenie. Faktycznie można powiedzieć, że sama Zatoka Sydney jest tak pięknie skonstruowana, ma tak ciekawą topologię, że poruszanie się po niej wymaga i doświadczenia, i znajomości tego akwenu, ale też powoduje, że jest bardzo ciekawe i widowiskowe. I tak faktycznie jest, poświadczam to jakby z mojego doświadczenia i z mojej obserwacji. Chociaż w trakcie samych regat no, nie miałem zbytnio czasu na to, żeby obserwować, co się dzieje dookoła, bośmy każdy z nas był skupiony na swoim zadaniu. Ale zatoka jest unikatowa. Jej budowa, jej kształt i sam start regat właśnie w tej zatoce jest po prostu niesamowity. Robi niesamowite wrażenie medialnie. Kibice, widzowie mają też możliwość obserwowania, jak jachty ze sobą się tną, że tak powiem, na milimetry nieraz. Potężne jachty przy dużych prędkościach. Robi to wspaniałe wrażenie. No i właśnie troszeczkę o jachtach. Najszybsze jachty. Czy najszybsze? Tak, najszybsze. Mamy tutaj na slajdzie jacht Comanche, który zresztą wygrał tegoroczne regaty, ubiegłoroczne, przepraszam już, regaty Sydney to Hobart. Jest też autorem najszybszego pokonania Atlantyku. W dalszym ciągu ten rekord należy do Comanche. No widzimy tutaj też Wild Oats, który bardzo usilnie pretendował do tego, żeby wygrać i tym razem. Mamy Scallywag. To są wszystko Blackjack, a to są wszystko supermaxi, czyli tak zwane setki. I to nie dlatego, że setki, w sensie w polskim rozumieniu setka, kiedyś to był jacht, który za 100 tysięcy zbudowany miał upłynąć dookoła świat. Tu chodzi bardziej o gabaryty i o rozmiar. Jachty są niemiłosiernie szybkie. Po prostu niemiłosiernie było widać różnicę technologiczną budowy tego jachtu i w jakiś niesamowity sposób nabierał prędkości, jak płynnie przechodził zwroty, oczywiście przy wykwalifikowanej odpowiedniej załodze. No i słynni żeglarze. Wszystkich przyciąga magia Sydney Hobart, aby ukoronować swoją żeglarską karierę. Każdy chce zaliczyć Sydney Hobart z jak najlepszym wynikiem, oczywiście, startując po to, żeby wygrać w swojej kategorii albo przekroczyć jako pierwszy line of honor. I krocząc niejako po marinie, można było natknąć się co rusz na tu jakiegoś żeglarza, który skipera, który startował w Volvo Ocean Race, czy w Cup America, czy w innych prestiżowych regatach. Wszyscy ci ludzie parli do tego, żeby właśnie wystartować w regatach Sydney Hobart. To jeszcze dodatkowo podnosi prestiż oczywiście tych regat, no i buduje niesamowitą atmosferę. Zainteresowanie mediów. Bo tutaj możemy się troszeczkę dłużej zatrzymać, bo no, żeglarstwo, jakby nie mówić, nie jest zbyt medialnym, widowiskowym sportem. No bo kiedy wychodzimy w morze, szczególnie to żeglarstwo takie oceaniczne,
kiedy wypływamy daleko w morze, kto nas obserwuje, kto nas widzi? To my obserwujemy przyrodę, tak? Jeżeli mamy na to oczywiście czas. Natomiast medialnie, przynajmniej wydaje mi się, że w naszym kraju, no, żeglarstwo jest bardzo pomijane. Nie mamy okazji do tego, żeby zbyt często oglądać właśnie takie zawody, czy sami wykreować jakieś zawody na bardzo wysokim światowym poziomie. Natomiast w Australii jest troszeczkę inaczej. Tam zainteresowanie mediów jest ogromne, przeogromne. No, traktują to jako prawie że święto narodowe, szczególnie właśnie start w regatach Sydney Hobart. Jak widać na tym slajdzie, nasz skipper Jacek praktycznie nie mógł się opędzić od wywiadów. Co rusz któraś ze stacji telewizyjnych namawiała Jacka do tego, żeby udzielił wywiadu. No to oczywiście nie tyczyło tylko nas, chociaż byliśmy dosyć egzotyczni, że tak powiem, z tego względu, że startowaliśmy, czy pretendowaliśmy do zajęcia jakiejś wysokiej pozycji, bo taki był nasz cel, a reprezentowaliśmy kraj inny niż Australia. Wszystkie topowe jachty, wszystkie topowe załogi nosiły banderę australijską. A więc dlatego też to jeszcze dodatkowo potęgowało jakby zainteresowanie wśród mediów. No i to było bardzo miłe oczywiście, znaleźć się wśród tak słynnych ludzi, wśród tak słynnych żeglarzy i wzbudzać takie zainteresowanie. Mamy nadzieję, że w przyszłości również Polska doceni jakby walory żeglarstwa, tego szczególnie tego oceanicznego, czy takich eventów jak właśnie regaty. I kiedyś może u nas również będą organizowane, może nie z takim rozmachem zawody, ale przynajmniej będziemy pretendować do tego. Publiczność. No, slajd to może nie do końca jest w stanie oddać, bo ten Yacht Club i Marina są dosyć, no, można powiedzieć, klasyczne. Jeżeli chodzi o rozmiar, przypominają wielkością taką zwyczajną marinę w Chorwacji. Natomiast to, ile ludzi tam się znajdowało na pomostach, w samym Yacht Clubie, w restauracji, no to było po prostu szaleństwo. No, ciężko było się przebić. Czasami my gdzieś tam z żaglami musieliśmy przejść, żeby przetransportować żagiel z jakiegoś składu na pokład, tak? Bo chcieliśmy jeszcze z nim poćwiczyć troszeczkę. No naprawdę było trudno przebić się przez ten tłum ludzi, który chociaż na chwilę chciał przyjść, obejrzeć jachty, które będą startowały w tych zawodach. Chciał porozmawiać z żeglarzami, którzy będą startowali tam. A więc popularność tego sportu w Australii jest bardzo wysoka, zresztą nie tylko w Australii. No i tego możemy sobie również życzyć. Regaty Sydney i Hobart, w zasadzie to, co się działo wokół nich, wszystkie te eventy, które były zaplanowane, a były zaplanowane aż do dnia startu, powodowały, że czy marina, czy okolice w zasadzie zatoki były miejscem, w zasadzie życiem, takim sercem życia Sydney w tym momencie. Mieliśmy też możliwość oczywiście spotkać się tam z Asią Pajkowską. Asia startowała na jachcie Rauch Wave, z tego co pamiętam. Też przygotowywała się oczywiście do startu, musiała spełnić ona i jej załoga wszystkie wymogi bezpieczeństwa, które jakby organizator nakłada na każdy z jachtów. Była też okazja do tego, żeby Asia odwiedziła nasz jacht, nasze Maserati. Pokazaliśmy jej tam ze wszelkimi szczegółami, w jaki sposób jacht funkcjonuje, jak jest złożony, zbudowany, w jaki sposób my funkcjonujemy też na tym jachcie. No tak króciutko na temat samego jachtu. Oczywiście jacht jest obdarty praktycznie ze wszystkiego. To jest gołe włókno węglowe, bez wszelkich udogodnień, bez wszelkich, nawet bez lodówki w zasadzie. Jest tylko możliwość spożywania czy podgrzania sobie wody na takim malutkim palniku turystycznym. Poza tym jacht jest sfokusowany tylko i wyłącznie na to, żeby żeglować i to żeglować jak najszybciej. Tutaj na slajdzie też widzimy, tym małym slajdzie widzimy właściciela Maserati, który jakby startował na Comanche, był właścicielem jachtu Comanche, a dodatkowo również był właścicielem Maserati i to on jakby podpisał z nami umowę na to, że mogliśmy wynająć ten jacht od niego na ten czas startu w regatach.
Regaty Sydney Hobart uważane są za najtrudniejszy wyścig. Nie będę z tym polemizował w żaden sposób. Jeżeli wpiszemy sobie w Wikipedię właśnie ten termin, dostaniemy właśnie taką informację. Na pewno jest to jakby informacja czy opinia po tym, co się wydarzyło w roku 1998, kiedy doszło do tej potężnej tragedii. Faktycznie dla nas te regaty były trudne, natomiast nie ze względu na warunki pogodowe, nie, przepraszam, na pewno ze względu na warunki pogodowe, ale nie dlatego, że były ekstremalnie trudne, wręcz przeciwnie. Mogę powiedzieć, że tak, Sydney Hobart jest bardzo trudne, szczególnie biorąc pod uwagę na to, jakim jachtem startujemy, jakim sprzętem dysponujemy. Należy zmierzyć się z wieloma niebezpieczeństwami, szczególnie jeżeli chodzi o cieśninę basa. Cieśnina basa jest bardzo trudnym jakby obszarem, z tego względu, że płynie tam bardzo silny prąd, trzeba to uwzględnić. Dodatkowo wiatry, które jakby te południowe wiatry, które krążą bez żadnego oporu, bez żadnego jakby zahamowania właśnie w tym rejonie południowym wokół tych trzech przelądków sobie śmigają. Również fala oczywiście jest tam dosyć rozbudowana. One z jednej strony owiewając Tasmanię wchodzą właśnie w cieśninę i z drugiej strony zawijają się wokół Tasmanii i wchodzą do Zatoki Burz. A więc tak, faktycznie jest to bardzo niebezpieczny akwen. Przekonaliśmy się o tym w trakcie powrotu, kiedy już w zasadzie po regatach musieliśmy odstawić jacht z powrotem. Zobaczyliśmy, jak szybko potrafi się tam zmieniać pogoda, jak gwałtownie. Tak jak mówię, Wikipedia mówi, że jest to najtrudniejszy wyścig. Wszystko zależy od warunków. W naszym wypadku był to trudny, ale trudny taktycznie. Niedostępność. W regatach Sydney Hobart niewiele polskich załóg wystartowało. W zasadzie można policzyć i wymienić, tutaj na tym slajdzie są wymienione. W Selma w 2014 roku wzięła udział w bardzo dzielny okręt ekspedycyjny, który pływa w rejonach Ameryki Południowej. Katarzys również w 2014 roku. No teraz Asia Pajkowska wystartowała na Rauch Wave. Ale jak widzimy jakby w całej skali, no jest to naprawdę, naprawdę niewiele. Tym bardziej cieszymy się, że mieliśmy możliwość reprezentowania naszych barw tam i próbować wywalczyć jak najlepszy wynik. No i tak, każdy ma swoje powody do tego, żeby wystartować w regatach Sydney Hobart, ale jest takie utarte powiedzenie i o tym żeśmy rozmawiali często z współcołagantami, że nieważne w ilu pucharach Ameryki Volvo Ocean Race się wzięło udział, każdy chce wystartować w regatach Sydney Hobart, aby coś sobie udowodnić, aby niejako ukoronować tą swoją żeglarską, regatową historię. Oczywiście z Sydney Hobart przywozimy też drobiazgi, tak jak wybieramy się gdzieś na wycieczkę, kupujemy magnesiki na lodówkę. Każdy z nas, każdy z załogantów też pieczołowicie przykładał się do tych drobiazgów tam, żeby mieć te wspomnienia, mieć pamiątki po tym wydarzeniu. No jedną z tych pamiątek właśnie mam na sobie i podejrzewam, że każdy z naszych załogantów, kiedy będzie, znaczy współzałogantów, oczywiście członków załogi, kiedy będzie prowadził swój rejs, gdzieś tam powiedzmy po Morzu Śródziemnym czy po Adriatyku, ni stędy, ni zowędy, na wieczór nagle pojawi się w takiej koszulce, prawda, tak, żeby się troszeczkę podbudować niejako, tak, pokazać takie skromne logo. Także tak, bardzo cenimy sobie oczywiście te wspomnienia i te pamiątki. Póki co mają jeszcze oczywiście, mamy żywo w pamięci to, co się działo, no ale nie chcemy, żeby to było, myślę, że większość z nas nie chce, żeby to było nasze ostatnie słowo. W regatach Sydney Hobart w tym roku zapowiedzianych do startu było 170 jachtów. Ostatecznie na linii startu pojawiło się jachtów 157. No i w tym właśnie, w tej jubileuszowej edycji, czyli tej 75. edycji regat, wystartowała też załoga pod polską banderą, z czego naprawdę byliśmy ogromnie dumni. Z naciskiem na wystartuje, bo nie wiem, czy wiecie, czy słyszeliście o wydarzeniu, które miało miejsce jeszcze rok wcześniej. Również część tej załogi, która startowała w tym roku,
miała swój wkład i udział, czy przygotowywała się do startu w roku 2018. Wtedy udało nam się trafić również na pierwsze strony gazet jako polska załoga. Niestety nie jest zbyt chlubnie. Jacht Kosatka z polską załogą został zaaresztowany w Sydney z powodów niedopełnienia formalności przez właściciela jachtu, przez armatora jachtu. Chodziło dokładnie o fałszerstwo ubezpieczeniowe. No niestety ta część załogi, która jakby zainwestowała swój czas, środki do tego, żeby wystartować w tych regatach, pełni nadziei, że to się uda. Dopiero w momencie, kiedy wylądowali tam na miejscu, zaliczyli rejs kwalifikacyjny. Przed samym startem okazało się, że komisja, organizator nie dopuszcza jachtu do startu ze względu właśnie na problem z ubezpieczeniem. Mało tego, jeszcze jacht został zaresztowany jako przyspawany do Kei, a armator w dziwnych okolicznościach po prostu zniknął. A więc no, rzuciło się to cieniem na tą polską załogę, ale też trzeba wyjaśnić, że akurat wtedy nie byliśmy postrzegani tam jako ci, którzy oszukiwali, ale jako ofiary jakby tego całego zajścia. W polskich mediach zdarzyło mi się trafić na takie dwuznaczne opinie jakby, natomiast tam była sprawa jasno postawiona, że to polska załoga została oszukana wtedy właśnie przez armatora. No i w zasadzie dzięki temu udało nam się przygotować na rok kolejny, na rok 2019, już z wiarygodnym partnerem, Jim Cooney. To właśnie o tym człowieku jest mowa, o tym już wspomniałem. Właściciel jachtu Comanche, mówię, że dotychczas już nie właściciel jachtu Comanche, bo zaraz po regatach jacht został sprzedany, ale jeszcze właśnie wtedy przed startem, kiedy doszło do tego oszustwa, nasz w zasadzie odpowiedzialny za całą organizację Jacek Siwek porozmawiał z Jimem Cooneyem. Tam już wtedy, można powiedzieć, dali sobie dżentelmeńskie słowo, że Jim zgodzi się na wyczarterowanie Maserati, a my będziemy jakby organizować całą resztę po naszej stronie. Jak się okazuje, wiarygodny partner w żeglarstwie, w życiu takim codziennym ma kluczowe znaczenie, więc akurat tutaj na nazwisku Cooneya można było polegać. W samej Australii jest dosyć znanym człowiekiem, bardzo honorowym, a więc tutaj mieliśmy pewność, że jeżeli z nim zawrzemy umowę, na pewno wszystko będzie w porządku. No i dalej, jeżeli chodzi o samo przygotowanie jachtu, bo jacht naprawdę był bardzo dobrze przygotowany. Przed samym startem, w zasadzie pół roku jeszcze przed startem, został wymieniony silnik na jachcie. Był w zasadzie bez żadnego zarzutu poprzedni silnik, można było na nim spokojnie płynąć, tym bardziej, że umówmy się, na jachcie klasy Volvo 70 silnik jest najmniej potrzebnym elementem, on jest tylko balastem, służy tylko i wyłącznie do manewrów portowych. Ten jacht na silniku po prostu nie pływa, on robi prędkość 5-6 węzłów i robi hałas, nic więcej. No oczywiście jest konieczny też agregat, który jakby napędza hydraulikę, ale poza tym nic. Został też wymieniony maszt. Jim stwierdził, że skoro czarteruje Maserati, to jacht musi być przygotowany idealnie. Wszystkie kluczowe elementy muszą zostać na tym jachcie wymienione. I faktycznie tak było. My dostawaliśmy cyklicznie raporty na temat tego, co się dzieje z jachtem, że został już zwodowany, że przyjechał maszt, że został zamontowany i tak dalej. Ścieżka komunikacji jakby tutaj była naprawdę wspaniała, naprawdę rewelacyjna. No i to pokazuje, z jakim człowiekiem i z jaką instytucją mieliśmy do czynienia. Kolejnym elementem była załoga. Tak jak powiedziałem, część załogi już była już znana, no bo próbowali wystartować rok wcześniej. Niestety nie wszyscy byli w stanie jakby po raz kolejny uczestniczyć w tym projekcie, więc należało dobrać załogę. Tutaj byliśmy podzieleni na kategorię profesjonalistów i amatorów. Razem z jachtem wynajęliśmy część załogi, która na co dzień miała coś do czynienia z tym jachtem, czyli znała go doskonale, no bo dla nas Maserati było nowością. Nie pływaliśmy na nim nigdy.
A więc należało dobrać odpowiednio załogę tak, żebyśmy nie zrobili sobie zwyczajnie krzywdy na tym jachcie, bo ten jacht jest niewłaściwie prowadzony, jest po prostu niebezpieczny. Jeszcze może na chwileczkę wrócąc do załogi. Większość z nas była z Polski, dlatego startowaliśmy pod polską banderą, ale byli też ludzie ze Szwecji, był człowiek z Holandii, byli Australijczycy, Nowozelandczyk, a więc mieliśmy dosyć szeroki przekrój osobowy. Natomiast większość z nas było z Polski, również skiperzy byli Polakami, a więc start pod polską banderą był jakby automatyczny. Kwalifikacje. Jeżeli chodzi o kwalifikacje do regat Sydney Hobart, no nie jest to tak prosto, nie wystarczy wsiąść na jacht, przypłynąć do Zatoki Sydney i powiedzieć, ja startuję w regatach, tak? Chcę wystartować w regatach, tu mam swoją załogę, będziemy razem pływać. Organizator uczy się na błędach i wymaga odpowiednich zaświadczeń. Przede wszystkim oczywiście z naciskiem na bezpieczeństwo, a więc kurs Sea Survival to jest kurs przetrwania na morzu. W zasadzie każdy musiał mieć odbyty ten kurs po to, żeby wiedzieć, jak posługiwać się środkami ratunkowymi w razie oczywiście jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Kurs pierwszej pomocy, odpowiednie kwalifikacje, jeżeli chodzi o doświadczenie żeglarskie. I mówi się tak, że aby wystartować w regatach Sydney Hobart, trzeba mieć przepłynięte Sydney Hobart, czyli takie koło zamknięte. Natomiast organizator dopuszcza tutaj pewną lukę i stawia słowo równoważne lub równoważne tym regatom. No, teoretycznie nic nie może się równać regatom Sydney Hobart, ale bierze się tutaj pod uwagę właśnie Fastnet, Middle Sea Race. Jeżeli ktoś ma już doświadczenie w tych regatach, może zakwalifikować się do startu w Sydney Hobart. Tak jak już mówiłem wcześniej, ta część polska załogi miała okazję przygotować się już wcześniej do samego startu, przygotować się do regat. Wzięliśmy udział w takich regatach przygotowawczych na Zatoce Gdańskiej. Wystartowaliśmy w jednym z elementów Błękitnej Wstęgi na Globie Zbyszka Górkowskiego. Tam część jakby z nas właśnie przyjechała, mieliśmy możliwość no troszeczkę jakby liznąć tej technologii, która jest obecna również na jachtach klasy Volvo. I moka Zbyszka Głodkowskiego była wyposażona w dashboardy, czyli w miecze takie wpuszczane z obydwu burt w miejsce kila, bo kil na Volvo i tutaj na Imoce Głodka też był uchylny. Więc załóżmy, że płyniemy tam jakimś by the windem, tak? Jak jest przechylony, i żeby zrównoważyć przechylenie jachtu, tak? Bo on się będzie nadmiernie kładł, należy w tym wypadku akurat uchylnego kila ten kil tak zbalansować, żeby łódka maksymalnie wstawała do pionu. No ale w momencie, kiedy kil jest przesunięty, no to mamy płetwę sterową, ale nie mamy tego naprowadzenia, tak? które powoduje, że jacht jest sterowny. W tym momencie wpuszcza się dashboarda, czyli tą płetwę, ten miecz, który jakby powoduje, że mamy możliwość odpowiedniego manewrowania. Tak jest. Tutaj na jednym ze slajdów też widzicie, jak jesteśmy poubierani w kombinezony TPS. Akurat to była jedna z części jakby załogi, to nie wszyscy przechodziliśmy kurs Sea Survival. W kombinezonach TPS, w momencie, kiedy wskoczyliśmy do Bałtyku, to był listopad, już końcówka w zasadzie, czy połowa listopada, przepraszam. Bałtyk miał tam 8 stopni. Było nam naprawdę gorąco. Niesamowity sprzęt, niesamowite kombinezony, ale też z drugiej strony poruszanie się, czy pływanie w tym sprzęcie jest naprawdę trudne. I próba dostania się, bo zrzuciliśmy też tratwę ratunkową, próba się dostania w tym kombinezonie do tratwy ratunkowej na tak płaskiej wodzie, tam było lustro, była naprawdę trudna. To można sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy są złe warunki, a z reguły do tragedii dochodzi, kiedy są złe warunki, wysoka fala, ciemno jeszcze przy okazji i trzeba się dostać do tej tratwy ratunkowej. To niesamowite przeżycie. Jeżeli planujecie poważne rejsy, poważne wyprawy gdzieś daleko,
polecam Wam przeszkolenie się właśnie w taki praktyczny sposób zrobienie sobie kursu Sea Survivalowego. Oczywiście wokół samych przygotowań było mnóstwo spraw, mnóstwo. Cała organizacja jakby, całą organizację i odpowiedzialność za organizację wziął na siebie Jacek Siwek z Jackiem Piotrowskim. Jacek Siwek akurat tutaj wiódł klucz, jakby prowadził klucz komunikacyjny. Byliśmy zakwaterowani w większości w Sydney w hotelu Vibe. To jest takie też dosyć kultowe miejsce dla tych, którzy startują w tych regatach. Na tyle kultowe, że sam hotel i obsługa Vibe'a wiedzieli, że składali nam tam życzenia w różnej formie, wiedząc, że akurat startujemy, jesteśmy jakąś tam załogą. Konieczne było oczywiście przygotowanie też odpowiedniej odzieży. Z jednej strony, żebyśmy sami się identyfikowali jakoś jednolicie, ale też, żeby ta odzież, w której będziemy startować, no spełniała wymogi pewne techniczne, tak, żebyśmy byli w stanie funkcjonować na pokładzie bez poparzeń słonecznych, bez różnego rodzaju tego typu kontuzji, a słońce w Australii niestety jest nieubłagane, niemiłosierne. Dziura ozonowa, która akurat, można powiedzieć, wisi nad Australią, jest na tyle potężna, że tam bez kremu słonecznego, takiego solidnego kremu słonecznego i bez względu na to, czy jest pochmurno, czy zadymienie, bez tego kremu słonecznego w zasadzie nie ma co wychodzić na powietrze. No jeszcze troszeczkę więcej na temat tej komunikacji. Tutaj jest przykład tego, w jaki sposób Jacek to zorganizował. Miał całą ścieżkę korespondencji, prowadził z nami tą korespondencję mailowo. Dodatkowo były jeszcze odpowiednio zbudowane arkusze Excela. No nie może, nie będę się wgłębiał jakby w szczegóły, co tutaj mieliśmy zaznaczone, no ale możemy się domyślić, że w pierwszej zielonej kolumnie są nazwiska, czyli osoby, typ wymaganej kwalifikacji, doświadczenie, zielone oczywiście spełnia dany delikwent kryteria, czerwone nie spełnia, musi coś poprawić, musi coś tam się jeszcze doszkolić. Jacek nawet tak głęboko się jakby wgryzł w organizację nam tego wydarzenia, że wymagał dokładnej daty przylotu do Sydney, zakwaterowania, w którym hotelu akurat zaplanowaliśmy pobyt, tak żeby zoptymalizować wspólnie gdzieś ten czas, który będziemy spędzali zarówno na treningach, na kwalifikacjach, no jak i też prywatnie, no bo nie ma co ukrywać, pływa załoga, tak? A więc trzeba tą załogą było się stać, no bo tak jak ta część polska w jakiś sposób była zintegrowana, no to jednak trzeba było dobudować całą tą resztę. W sumie było nas 16 osób. Tak jak mówię, no część z Polski, ale część spoza Polski, gdzie nie mieliśmy wcześniej możliwości i okazji zobaczyć się wspólnie razem. Jeżeli chodzi o same treningi w Australii, no to było takie zderzenie z twardą rzeczywistością jachtu klasy Volvo, Volvo Open 70. Wylądowałem w Australii 15, powiem może na swoim przykładzie. Wylądowałem w Australii w Sydney 15 grudnia razem z kilkoma kolegami. Udaliśmy się do hotelu, całkiem przyjemnie. Wiedzieliśmy, co nas czeka następnego dnia, więc przezornie zjedliśmy tylko kolację, poszliśmy spać. Następnego dnia briefing, zapoznanie z jachtem, takie teoretyczne, pierwsze prace pokładowe, przygotowanie żagli, zapoznanie ze sprzętem. No i 17 grudnia pierwsze wyjście w morze na 24 godziny, trening kwalifikacyjny. Organizator wymaga, aby w zależności od klasy jachtu w ciągu tych 24 godzin spełnić dwa kryteria, czyli zmieścić się w czasie i przepłynąć odpowiedni dystans. No my zmieściliśmy się idealnie w czasie, dystans też oczywiście został zaliczony. Natomiast po pierwszych 15 minutach, kiedy wychodziliśmy z portu, było do wykonania na pokładzie z przodu pokładu przy dziobie. W zasadzie mieliśmy do przerzucenia trochę żagli, bo były wyłożone na pokład. Żagle po kilkuset kilo sztuka. Trzeba było je przerzucić z burty na burtę.
oczywiście ja miałem, każdy z nas miał jakiś podział na stanowiska. Ja miałem stanowisko dziobowego, masztowego dziobowego, razem z dwoma jeszcze kolegami, z Markiem i z Russellem. No i w trakcie przerzucania tego żagla, kiedy chciałem pomóc załogantom kolegom, żeby ten żagiel przerzucić, ja uniosłem torbę z żaglem, koledzy pchnęli, ręka mi się wyprostowała, przeprostowała, okazało się, że zerwałem sobie po tych 15 minutach biceps. I to tak naprawdę poważnie. Może nie sam bicep, tylko przyczep tego mięśnia. Słuchajcie, 15 minut w morzu, ja już myślę sobie, no skończyły mi się regaty w tym momencie. Wylądowałem i do widzenia, mogę się już pakować do domu. No ale wychodziliśmy na 24 godziny na rejs kwalifikacyjny. W momencie, gdybyśmy to przerwali, szczerze mówiąc, nie wiem, jakie byłyby konsekwencje. Czy mielibyśmy szansę powtórzenia tych kwalifikacji? Myślę, że tak. Ale stwierdziłem, że jednak warto spędzić jeszcze trochę tego czasu na pokładzie, dać sobie szansę. No, okazało się, że owszem, boli, bardzo boli, ale jestem w stanie pracować. Jestem w stanie pracować na młynkach. Jeżeli jeszcze odpowiednio dociążę lewą rękę, to dam sobie radę. No i w związku z tym po tych 24 godzinach stwierdziłem, że zaczekam, aż wrócę do Polski, wtedy zacznę się naprawiać. Teraz są regaty Sydney Hobart. Najpierw rzeczy najważniejsze. Ostatnie szczegóły przed startem. Dopracowywaliśmy praktycznie wszystko. Wybieraliśmy sety żaglowe, musieliśmy zadbać o środki ratunkowe, musieliśmy jeszcze przejrzeć dokładnie sprzęt, bo poza tym, że był sprawdzony oczywiście przed samymi regatami bardzo szczegółowo, to jednak wiadomo, że w trakcie eksploatacji jakby mogą wychodzić jeszcze jakieś szczegóły. Tutaj na jednym ze zdjęć akurat przygotowujemy, chyba to było J2, czyli fok, tak, to był fok drugi w swojej kategorii jakby, czyli nie największy jeszcze. Co ciekawe, te żagle przednie były dodatkowo wyposażone jeszcze w listwy, tak, które profilowały odpowiednio ten żagiel. No, na zwykłych jachtach turystycznych, jak pływamy, no chyba nam się nie zdarzyło, żebyśmy mieli jeszcze dodatkowo listwy w tych przednich żaglach. Transport tych żagli czasami był zabawny. Staraliśmy się oczywiście wszystkie zadania, które wykonujemy, robić z werwą, z zapałem, z energią i z humorem. Ale bardzo pieczołowicie podchodziliśmy do kwestii bezpieczeństwa. Każdy z nas był wyposażony w swoją kamizelkę ratunkową, odpowiednio opieczętowanym danym numerem. W zasadzie każdy z nas miał numer. My identyfikowaliśmy się jakby po tym numerze. To było dla nas bardzo istotne. Kamizelka ratunkowa dodatkowo wyposażona oczywiście w PLB, które też musieliśmy mieć ze sobą. Czyli wszystkie te normy bezpieczeństwa najpierw musiały być spełnione, po tym dopiero mogliśmy myśleć o tym, żeby wyjść nawet na treningi. Zawsze absolutnie bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. To były też luźniejsze momenty, chociaż nie było ich zbyt wiele. Tak jak mówiłem wam na początku, zawsze chciałem zwiedzić Australię, zobaczyć ten piękny kontynent, niesamowitą przyrodę, cudowne zwierzęta. Natomiast spędziłem na zwiedzanie Australii z 6-7 godzin może. Cały czas skupieni byliśmy na naszym zadaniu. Nasza trasa głównie to był hotel Marina. No był też taki moment właśnie w trakcie świąt Bożego Narodzenia, część załogi świętowała właśnie na jachcie, były takie dosyć wesołe momenty. Część z nas wybrała się wtedy na zwiedzanie parku przyrody, pięknego zresztą, który nie był jeszcze objęty pożarem. Generalnie wszystko dookoła niestety płonęło. Także staraliśmy się w ten sposób też budować takiego ducha wewnątrz załogi, takie wspólne zjednoczenie i zespolenie. To było naprawdę miłe i fantastyczne. No i po spełnieniu tych wszystkich elementów, tych wszystkich rzeczy, których było naprawdę bardzo dużo, czyli od początku, w zasadzie od 2018 roku, kiedy to się rozpoczęło, kiedy był dobór załóg, cała ścieżka komunikacji, szczegółów, kwalifikacji i szkoleń, po tym rejsie kwalifikacyjnym dopiero wiedzieliśmy, no już prawie, że na pewno, że wystartujemy. Chyba niewiele spaliśmy na dzień przed startem. Każdy z nas już był
skupiony na tym, żeby wypaść jak najlepiej. Każdy analizował i myślał to, co ma zrobić na pokładzie. Tak jak powiedziałem, każdy miał swoje wyznaczone zadanie. Byli ludzie odpowiedzialni za trym, byli ludzie odpowiedzialni za samego grota, za żagle przednie. Do setupu czy setów żagli mieliśmy kilkanaście tych setów żagli, natomiast na sam rejs wybraliśmy chyba około 8 czy 9 żagli przednich do managementu nimi. I tak jak widać tutaj na tym slajdzie, właśnie kiedy wychodziliśmy na ten nasz, żegnaliśmy się w zasadzie z hotelem, obsługa wystawiła nam taki banerek, taką tablicę z życzeniami pomyślnego rejsu, pomyślnych regat. Kilka uwag teraz na temat samej techniki jakby i różnicy w technologii wykonania jachtu klasy Volvo, a takiego klasycznego jachtu turystycznego. Bawaria 50, załóżmy, bardzo komfortowy jacht. Można powiedzieć, że no nie, szybki to na pewno nie, ale wygodny, tak? 50 stóp, czyli 15,4 metra, waga 15,5 tony. Maserati, czyli jacht klasy Volvo, 70 stóp, tudzież 21,5 metra, waga 14 ton. Przy czym sam kil ważył około 7, więc chyba nawet powyżej 7 ton. Jeżeli chodzi o powierzchnię żaglowania, Bawaria przy dosyć dużej Genui i przy pełnym grocie nosi około 120 metrów kwadratowych. Optymalna powierzchnia żagli na Maserati to jest 800 metrów kwadratowych. A więc różnica w żaglowaniu jest potężna. No i punkt K dla Bawarii, jeżeli chodzi o prędkość, to 10 węzłów. Co byśmy nie robili, jak bardzo by nie wiało, co byśmy nie kombinowali z żaglami, ona będzie po prostu płynęła 10 węzłów. Tak jest zaprojektowana. Natomiast prędkość jachtu klasy Volvo 35 węzłów i więcej. No jest to prędkość w zasadzie nieporównywalna, bo kiedy zwalnialiśmy do tych 10 węzłów na Maserati, ja miałem wrażenie, że tak jakbyśmy się zatrzymali w miejscu. Niesamowita technologia, niesamowita konstrukcja. Bawaria jest tak, prawie tak samo szybka jak wiatr. W zasadzie podzielić chyba prędkość wiatru, podzielić przez dwa, tak będzie prędka Bawarka. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Maserati, waga jest kluczowa, tak? Czyli odciążenie tego jachtu praktycznie ze wszystkiego. Do tego stopnia, że my dostaliśmy jako załoga limity zabrania sprzętu ze sobą. Oczywiście sprzęt ten podstawowy, czyli pełne moki żeglarskie, po to, żebyśmy nie byli tak kompletnie przeziębieni w trakcie tych regat. Szczoteczka do zębów, okulary, jedne buty do wyboru i chyba jedna koszulka do zmiany. Koniec, jeżeli chodzi o limity ze sobą do zabrania. Tyle. Bawaria, znowu nawiązując do jachtu turystycznego, tutaj mamy taki kompromis, jeżeli chodzi o wiatr rzeczywisty kontra wiatr pozorny. Na pewno Bawaria nie będzie płynęła przysłowiowo szybciej niż wiatr. Otóż okazuje się, że jachty mogą płynąć przy optymalnych warunkach, mogą płynąć szybciej niż wiatr. To dało się zaobserwować przy takiej prawie że flaucie, kiedy prawie że te jachty stały, prędkość wiatru sięgała 3-4 węzłów i nagle któryś z jachtów, kiedy wykorzystał odpowiednio balans, nagle zaczął płynąć 6 węzłów, czyli szybciej niż wiatr. To się oczywiście też dzieje przy prędkościach wyższych wiatru, czyli w momencie, kiedy wieje 20 węzłów, jacht klasy Volvo czy ten Super Maxi jest w stanie płynąć 22-23 węzły. Teoretycznie mógłby się jeszcze dalej rozpędzać, bo on nabierając prędkości tworzy sobie wiatr pozorny, a płynie szybciej niż wiatr pozorny i teoretycznie mogłoby to się nigdy nie kończyć, no ale niestety znowu waga, opory, balans powoduje, że ten jacht ma ten swój punkt zatrzymania, ale z reguły płynie szybciej niż wiatr. No tutaj, jeżeli chodzi o Bawarię, ma jedną przewagę. Bawaria ma jeden kąt martwy, tak? Jeżeli wiatr wieje z przodu, tam załóżmy w tych 60 stopniach, Bawaria nie popłynie. Ale w wiatrach od rufy będzie sobie pięknie płynąć, przerzucimy tam tego grota na jedną stronę czy na drugą,
popłynie, nawet na tego osławionego motyla, tak, też popłynie. Natomiast tu, jeżeli chodzi o jachty klasy Volvo, jachty, które są wyposażone w bakstagi, nie ma takiej możliwości. Mamy dwa kontry martwe, czyli ten ostry, no i ten od rufy, przepraszam, również jest tutaj niekorzystny jakby, no ale są plusy, są minusy. Dobór żagli jest bardzo istotny, zresztą no nie muszę tego tłumaczyć, no bo to jest siła napędowa, to jest motor jakby tego jachtu. Dla Bawarii jest jeden set żaglowy, tak, bierzemy jacht turystyczny, mamy jeden set i na tym się kończy. Tutaj w tym wypadku mamy do wyboru kilkanaście, czasami nawet około 20 żagli, którymi można menadżmentować. No i tak wchodząc jakby głębiej w to żaglowanie, tutaj na slajdzie widzicie, jak już jesteśmy na mecie w Hobart, w Tasmanii, gorąco, przegorąco, w zasadzie nienaturalnie gorąco, jak na tamte warunki. Mamy wyciągnięte wszystkie żagle, które akurat ze sobą nieśliśmy. To są te żagle, które... Oczywiście grot jest jeden, tam nie ma za bardzo co robić. Jeżeli chodzi o grota, można go co najwyżej refować na pierwszy, drugi lub trzeci ref. Ostatecznie, jeżeli wieje zbyt bardzo, to można trysail założyć, zrzucić całkowicie grota. Natomiast jeżeli chodzi o dobór przednich żagli, tutaj ten diagram, który jest taki kolorowy i te plamki, które na siebie zachodzą, pokazują, jaka jest optymalna praca danego żagla, oznaczenia, czy to Foka, czy Genui, czy Genakera, przepraszam, czy jakiegoś innego topowego Masthead Zero, czy innego fraktala. I w zależności od siły wiatru, od kąta, jakim płynęliśmy, taki żagiel należało dobrać. Z czym się to wiązało? Ano z tym, że w trakcie regat, tak, jak strateg zaplanował odpowiednio trasę, wiatr tak się zmieniał, no to trzeba było non-stop tymi żaglami operować. Dodatkowo jeszcze reguły samych regat nie dopuszczają, czy zabraniają wyrzucenia wszystkich przednich żagli na pokład. Na pokładzie można było nieść tylko i wyłącznie ten żagiel, który jakby był następny w kolei do założenia. Cała reszta żagli musiała być pod pokładem. Poruszanie się po tym jachcie jest naprawdę trudne. W trakcie samych regat, kiedy jacht leci z prędkością 20-25 węzłów, jest bardzo narowisty. Trzeba się naprawdę mocno trzymać czegokolwiek, żeby samemu sobie krzywdy nie zrobić. A tu jeszcze trzeba przetransportować żagiel, który jest pod pokładem, gdzieś wciśnięty w jakąś dziurę, że tak powiem. Trzeba go wyszarpać na górę, rozpakować, założyć, wciągnąć, stary zrzucić, z powrotem wnieść pod pokład. Oczywiście przy tym być suto polewanym morską wodą, niekoniecznie gorącą. W dzień no były te manewry naprawdę trudne, natomiast nocą były ekstremalnie trudne. Jeżeli ktoś z Was żeglował regatowo w nocy, to na pewno zdajecie sobie sprawę, że wykonanie tego samego manewru w ciągu dnia i nocą to są w zasadzie dwa różne manewry. Zupełnie inaczej do tego się podchodzi. To teraz możemy powiedzieć sobie troszeczkę na temat samej trasy. Trasa oficjalnie w takiej optymalnej, prostej linii to jest 628 mil, czyli start z Zatoki Sydney, lądujemy w Hobart, linia prosta 628, no ale wiadomo, że w zasadzie po prostej się nigdy nie płynie, tak zawsze trzeba jakoś dobrać optymalnie kurs do warunków i do naszego celu. I tak było też w tym wypadku. No jak widzimy, trasa wiedzie w zasadzie tak w połowie przez wzdłuż wybrzeży Australii. Dopiero gdzieś tam przy Green Cape zaczynamy wjeżdżać w tą cieśninę Bassa, o której wcześniej wspomniałem, bardzo niebezpieczną cieśninę. Potem chowamy się za pierwsze wyspy i już potem za samą Tasmanię. Już teoretycznie jest troszeczkę bezpieczniej i wjeżdżamy od Zatoki Bush w kierunku rzeki, w kierunku Hobart, tam jest meta. Tak pokrótce wygląda trasa. Nadszedł dla nas ten wielki dzień. Tak jak mówię, chyba niewiele spaliśmy przed samym startem. Każdy z nas był poddenerwowany, podekscytowany. Jeszcze sama oprawa, to święto, które tam miało miejsce, dodatkowo w nas jakby potęgowało to, może nie napięcie, ale tą taką ekscytację tego, że to jest naprawdę coś niesamowitego, że
startujemy w ogromnym wydarzeniu, jeszcze tak jubileuszowym, czyli takim wyjątkowym. Zainteresowanie mediów, publiczności, ludzi, którzy podchodzili po prostu tak z ulicy, rozmawiali, pytali, na czym startujemy, jakie mamy doświadczenie, gdzie pływaliśmy wcześniej i tak dalej, to było naprawdę miłe. To chyba jest nawet film, kiedy startujemy, tak jest. Spróbuję go puścić, jeżeli mi się uda. Chyba mi się nie uda. No tutaj akurat był taki króciutki filmik, który pokazywał, jak odsumowujemy z tej naszej bezpiecznej przystani w Zatoce Sydney. Przygotowujemy się do startu. To była godzina 10. Start o godzinie 13. Już byliśmy gdzieś tam przygotowani do wszystkich zadań, które nas jeszcze czekały, bo obowiązkiem naszym, zanim wystartujemy już takim ostatnim, komisja oczywiście weryfikowała nasz jacht pod kątem środków ratunkowych, środków bezpieczeństwa, certyfikatów, wymaganych kwalifikacji, ale jeszcze przed samym startem mieliśmy obowiązek wywiesić nasze żagle sztormowe, czyli zrzucenie tego potężnego, gigantycznego grota, zamocowanie trajsla, zamocowanie, już w zasadzie mieliśmy przygotowany, tutaj widać na urywku, fok sztormowy. Musieliśmy opłynąć jakby jak komisji, tak? I dopiero wtedy mogliśmy zrzucić ten trajsel, z powrotem zamontować głowicę grota, wciągnąć go odpowiednio i wtedy byliśmy gotowi do startu. Tutaj widać to zamieszanie, które tam się dzieje. Słuchajcie, woda w zasadzie nie miała już takiego lazurowego koloru, ona była biała. Tam było tyle jachtów z publicznością, ludzi pełno oczywiście na brzegu. Wielkie święto, wielki piknik, każdy dopingował, każdy starał się uszczknąć coś dla siebie z tego wielkiego wydarzenia i święta żeglarskiego. Infotrack, Scallywag, Wild Oats. To są jachty, które jakby nie trzeba ich reklamować, bo one startują pod tymi nazwami w różnych kategoriach. Niekoniecznie akurat same w monokulach, ale też mamy te same marki, te same brandy mamy w katamaranach, trimaranach i tak dalej. No tutaj znowu był filmik, ale nie wiem, z powodów technicznych. A nie, jest, udało się. Z jednej z łodzi kibicowskiej był nakręcony film, jak flota już zaczyna wyjeżdżać jakby z Zatoki Sydney. Na początku jakby w obrębie samej zatoki były oczywiście ustawione łodzie policyjne, które pilnowały łodzi kibicowskich, żeby nie wyjeżdżały jakby w ten obszar halsowania głównej floty regatowej. Natomiast w momencie, kiedy już wyszliśmy z Zatoki Sydney, tam było Eldorado. Każdy płynął gdzie chciał, podpływał pod te jachty, tak jakby chciał nam jeszcze piątkę przybić, wrzucić piwo tak na pokład i płyncie chłopaki dalej. Także no, atmosfera naprawdę na mnie zrobiła przeogromne wrażenie. To uzależnia, to chce się naprawdę powtórzyć. Słychać też troszeczkę w tle szum wiatru. Wtedy warunki, które panowały, do zatoki wchodził wiatr z prędkością około 20-25 węzłów. Także my bezpiecznie, jakby przed samym startem halsując, mieliśmy założony pierwszy ref na grocie, tak żeby móc w miarę płynnie robić wszystkie manewry. Na filmie, który był prezentowany wcześniej, króciutko przed prezentacją, było pokazane, jak przeplatamy się właśnie z tymi supermaxi, gdzieś tam tniemy się, że tak powiem, dosłownie na milimetry. No i też pokazywało to skalę jakby wielkiego Maserati, Volvo 70, przepotężne w naszych oczach, a szczególnie tam jakieś, powiedzmy, jakiegoś jachtu wielkości 40 stóp. Ale z kolei my przy tych supersetkach też wyglądaliśmy jak takie małe ogryski. Także jachty po prostu robiły niesamowite, piorunujące wrażenie. No tutaj już mamy infotraka, czyli już po wyjściu jakby na prostą, tak to nazwijmy, w kierunku na Tasmanię, rozłożył swojego Genakera, podejrzewam, że jednego z głównych żagli, którym posługiwał się przez większość rejsu. Już rozwija dosyć dużą prędkość, to widać, czyli wiatr delikatnie z baksztagu, około 20 węzłów prędkości, praktycznie tylko po wyjściu z zatoki. I tutaj sam start. Organizatorzy przewidzieli jakby
i poradzili sobie z ogromną ilością jachtów startujących. 157 załóg na starcie. Mała zatoka, ograniczona jeszcze, jakby tutaj widać, tą swoją szerokością. Organizatorzy stwierdzili, że podzielą flotę na cztery kategorie, cztery linie startowe, tak aby potem sumarycznie je zrównać dystansem poprzez kolejne okrążanie poszczególnych bojek. Czyli tutaj już przed samym wyjściem z zatoki mamy boje Victor i X-Ray. I w zależności od tego, w jakiej flocie się startowało, w jakiej grupie się startowało, po minięciu wszystkich bojek, płynąc tą samą prędkością, teoretycznie wszystkie jachty powinny zrównać się w rzędzie, tak? A więc wyrównanie było naprawdę fajne, to było bardzo pomysłowe, a przy okazji powodowało, że byliśmy w ogóle w stanie manewrować tak dużą flotą w tak ciasnym miejscu. A dodam tylko, że w samej Zatoce Sydney dodatkowo mamy jeszcze wyspę, rafę, wypłycenia. Zanurzenie dla tych jachtów z kategorii, w której my startowaliśmy. Maserati ma bodajże około 7 metrów. Comanche 9, także to nawet nie jesteśmy w stanie zacumować w każdym porcie, tak? Teraz troszeczkę na temat techniki i strategii, którą sobie obraliśmy. Oczywiście planowaliśmy strategię, robiliśmy briefingi, spotkania na zasadzie map pogodowych, które były wcześniej tam publikowane. Im bliżej jakby startu, tym bardziej szczegółowo omawialiśmy sobie strategię na start. Było to naprawdę bardzo fajne i w ogóle niepotrzebne, bo okazało się, że potem warunki były totalnie inne w trakcie samych regat. No i musieliśmy oczywiście, jak to w żeglarstwie, trzeba było robić szybką adaptację do tego, co się dzieje. Musieliśmy mieć jakiś pomysł na to, w jaki sposób będziemy płynąć, czy odejdziemy bardziej od lądu, czy będziemy płynąć bliżej. Ale tak jak ten wykres pokazuje, można było obrać mniej więcej na te warunki, które tam panowały, można obrać było trzy strategie. Pierwsza strategia to jest ta pierwsza pomarańczowa strzałka i potem dwie żółte, czyli najbliżej lądu, po najkrótszej trasie, no ale wydawało się, że z mniejszą prędkością. Można było obrać drugą strategię, czyli na początku, zaraz z zatoki, wyjechać trochę dalej w morze, ale potem już po najkrótszej, jakby bezpośredniej trasie wjeżdżać do Storm Bay, tak żeby potem z tylko jednym halsem wjechać do Hobart. To była druga strategia. No i trzecia strategia, odjechać w morze, jechać tym morzem, bo tam powinno być bardziej wietrznie, i potem dopiero na wysokości Tasmanii myśleć o tym, żeby już się odkręcać w kierunku mety. Tak jak mówię, no tutaj akurat niestety to była totalna loteria. Trafiliśmy na trzy dziury pogodowe. Maserati jako jacht konstrukcyjnie przygotowany do regat bardzo wytrzymałościowych, szybkich, ale wytrzymałościowych dookoła Ziemi, bardzo dobrze sobie radził przy prędkościach 20 węzłów plus. Czyli jeżeli miało 20 węzłów lub mocniej, jacht płynął naprawdę szybko. Natomiast z racji swojej wagi, jeżeli miał konkurować z lżejszymi jednostkami, które były prawie że podobnie dożaglowane, były lżejsze, ale prawie że podobnie dożaglowane, troszeczkę mniejsze, no to przy słabszym wietrze jednak waga tutaj robiła kluczową różnicę. Sam nasz start po wyjściu z zatoki, sam nasz start był taki, powiedzmy to, zachowawczy. Od razu się umówiliśmy, że nie chcemy żadnych incydentów i protestów od startu. Jedziemy w miarę bezpiecznie, wyjeżdżamy z zatoki, tam pokazujemy możliwości załogi i możliwości jachtu. No i tak początkowo to fajnie tak wyglądało, zapowiadało się, że właśnie w ten sposób to się wszystko odbędzie. W momencie, kiedy minęliśmy pierwszą boję, wszystko szło zgodnie z planem. Wiatr, który nam wchodził do zatoki, te 20 węzłów plus, powodował, że na początku jachty, który TP52, czyli Trans-Pacific 52, nazwa wskazuje na to również na długość, na początku nas troszeczkę odjechały, ale w momencie, kiedy my złapaliśmy ten wiatr, zaczęliśmy je dojeżdżać każdy jeden z tych jachtów. Objechaliśmy pierwszą bojkę. Odłożyliśmy się na hals, który już prowadził nas w kierunku Tasmanii.
Wyrzuciliśmy naszą tajną broń na maszt, wciągnęliśmy ją, nasz żagiel A3, czyli naszego genakera, który miał optymalny kąt pracy. No i niestety okazało się, że po 30 sekundach pracy genakera poszedł w strzępy. Kiedy my zaczęliśmy nabierać prędkości, kiedy już wszystko było ustawione, już wiedzieliśmy, że mamy tak kilka godzin, przynajmniej takim halsem płyniemy, okazało się, że trzeba było, i to bardzo szybko, naprawdę w piorunującym tempie, to A3 wciągnąć z powrotem na pokład, no bo w momencie, kiedy ono się rozdarło, część tego żagla trafiła do wody, możecie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby ten żagiel lub jego brasy trafiły pod płetwę sterową. No to jesteśmy praktycznie ugotowani, flota odjeżdża, my tam stoimy kilka godzin i próbujemy się z tym w jakiś sposób uporać. No niestety życie nam podyktowało taki scenariusz. Ja w momencie, kiedy zobaczyłem, że to A3 nam strzeliło, miałem taki lekko demotywujący moment, tak? Sam sobie powiedziałem, że nie wierzę. No to jest nasz klucz jakby do walki, a my go straciliśmy. Ale oczywiście kilka radosnych pozdrowień w języku angielskim z kolegów z załogi pozwoliło mi się szybciutko wziąć w garść. Zaczęliśmy odrabiać straty. Wciągnęliśmy A4, oczywiście na początku jeszcze J2, czyli Foka. Potem wciągnęliśmy A4 i na tym A4 już zaczęliśmy straty odrabiać. I faktycznie był taki moment, że tak jak widać tutaj na tej mapce, prześcignęliśmy wszystkie te załogi z TP-52, praktycznie dojeżdżaliśmy do URM i do Alive. Przed nami już były tylko supersetki, tak? Czyli był Wild Oats, Infotrack czy Comanche. Comanche pojechał w ogóle bardzo daleko w morze. Śledziliśmy na trackingu, w którym miejscu jest, jakim kursem płynie, jaką ma prędkość. Stwierdziliśmy, że skoro ma ten wiatr w tym momencie, no to będziemy starali się też wypychać troszeczkę głębiej w morze. No niestety, wiatr 20+, lecieliśmy naprawdę pięknie. To nie da się opisać wrażenia na jachcie żaglowym, płynąc na jachcie żaglowym, który płynie z prędkością powyżej 20 węzłów, 25 węzłów, takiej systematycznej, ciągłej prędkości. Robi to piorunujące wrażenie. I wtedy właśnie Maserati pokazało swoją klasę, pokazało swoją siłę. Odrobiliśmy straty te, które jakby powstały przez wind hole, czyli przez tą dziurę w wietrze i przez utratę żagla A3. Był taki moment, obudziliśmy się po pierwszej nocy, znaczy obudziliśmy się, to też jest przesada, bo w zasadzie nikt z nas nie spał, to były tylko takie krótkie drzemki, byliśmy podzieleni na trzy wachty. Przyszła nasza wachta, wyszedłem na pokład ze swoją wachtą. Dosyć spokojnie, w zasadzie bardzo spokojnie, bo wiało ze dwa węzły, więc praktycznie staliśmy w miejscu. I patrzę, że z naprzeciwka, w kierunku Sydney, płynie Wild Oats. Mija nas burta w burtę. Myślałem sobie, może jakaś awaria techniczna, może coś się wydarzyło. Zrezygnowali. No byli między nami a lądem i płynęli w przeciwnym kierunku do kierunku celu. Po pewnym momencie, w zasadzie po kilku minutach, kiedy odwróciłem się właśnie tam, gdzie powinien być Wild Oats, zauważyłem, że no płyną w kierunku lądu, już nie po Sydney, ale w kierunku lądu. Po chwili nasz nawigator, Ono Sheng, wychodzi ze swojego sarkofagu i melduje, że no w tej chwili Wild Oats płynie z prędkością 15 węzłów, przy lądzie wieje, a my odeszliśmy w morze. Nie? Także tutaj strategia była po prostu losowa. My byliśmy najdalej wysunięci w morze, najdalej wysuniętą w morze jednostką. Wszystkie jachty, właśnie URM, te wszystkie T-52, jak zobaczyły, co robi Wild Oats, popłynęły za nim i dosłownie gęsiego przy lądzie zaczynały nabierać prędkości, a my znowu zaczęliśmy jakby tracić. Tak jak mówię, omówiłem to już wcześniej, wind hole, duża strata, różnica w prędkościach, TP-52 przy niewielkim wietrze były w stanie nam odjechać. My niestety nie byliśmy w stanie ich zbytnio pobronić. No i potem, patrząc na to, co się działo jakby w pogodzie, wiedzieliśmy, że następna część będzie należała do nas. W zasadzie cały te regaty tak wyglądały.
TB-52 nas wyprzedzały, my wyprzedzaliśmy ich. Zaczęło wiać, my byliśmy pierwsi, przestawało wiać, oni wyjeżdżali. Jeszcze nadmienię tylko, że w Australii każdy z tych jachtów to jest jakby organizacja. Oni mają specjalne szkoły, akademie, które szkolą żeglarzy, młodych żeglarzy do tego, żeby w przyszłości mogli pretendować do startów na takich jachtach jak Ichiba, URM. To były profesjonalne załogi, które startowały i były przygotowywane w zasadzie od małego do tego, żeby startować w tego typu regatach, w zasadzie w tych regatach. I na każdym z tych jachtów załoga była doskonale ze sobą zgrana, a więc przy takich warunkach to zgranie, technika po prostu procentowały. Tak jak powiedziałem, odeszliśmy za daleko w morze. Kąt mieliśmy lepszy do wejścia względem wiatru, ale niestety wiatr mieliśmy za słaby. I te jachty, które były bliżej jakby lądu, no na tym niestety zyskiwały, tak? Był moment, że wjechaliśmy na trackingu gdzieś koło siódmego miejsca. Teoretycznie mogliśmy już myśleć o tym, żeby tak sfiniszować te regaty, ale tak jak mówię, no, warunki pogodowe były bardzo zdradzieckie, bardzo, bardzo trudne do przewidzenia. I tutaj akurat te jachty, które wykorzystały tą strategię, wygrały. Już na samym wejściu do zatoki, do Storm Bay, był bardzo, bardzo słaby wiatr. Cięliśmy się burta w burtę z załogą Ichiban. Ichiban, tak jak wspomniałem wcześniej, to też jest jacht, który miał swój program, swoją załogę, która była od lat szkolona do tego, żeby startować w tych regatach. Było to dla nas dosyć emocjonujące, szczególnie, że no, poza tym nie działo się nic wiele, tak? Nazwa Storm Bay zobowiązuje i byliśmy przekonani, że wjeżdżając do zatoki Storm Bay tak właśnie będzie. Natomiast tam było płasko, flauta totalna. Tak jak mówię, pogoda spłatała figla, niestety efekt był taki, jak widać tutaj na slajdzie. Ichiban zaczynał powolutku nas wyprzedzać. Jeszcze dodatkowo wcześniej zrobili zwrot. My trzymaliśmy się jakby swojego kursu, bo naszym celem było tutaj to północne wejście jakby w górę rzeki. Tam kawałeczek dalej była już meta, był finish, było Hobart. No i można powiedzieć, że w tych warunkach nie mieliśmy szans. W zasadzie nie mieliśmy szans na to, żeby powalczyć z Ichiban, więc zasłużyli jakby na swoje zwycięstwo. Tym bardziej, że w overall po przeliczeniu Ichiban wygrał te regaty. Jak w większości tych regat liczy się line of honor, tak? Czyli kto pierwszy przekroczy linię mety. Natomiast po przeliczeniu overall można powiedzieć, że nienadmiernie przeszkodziliśmy Ichibanowi w tym, żeby zasłużenie wygrali swoje właśnie te regaty Sydney Hobart. Przepraszam, a ja tutaj był zachodni głównie, tak? Zachodnie. Wiesz co, nie, tutaj w tym momencie mieliśmy wiatr już południowo-zachodni, który nas wpychał w górę stąd. Ten wiatr troszeczkę nas zakręcił, tak? Więc mieliśmy bardziej taki południowo-wschodni wiatr nas wpychał. Centralnie wpychało nas do zatoki. Ten wiatr się oczywiście bardzo, bardzo zmieniał, no bo w momencie, kiedy wieje nam dwa węzły wiatru, czy trzy, to ciężko jest zdefiniować, z którego kierunku wieje wiatr. To już był taki moment, kiedy obserwowałem nagrania po już jakby z finiszu Comanche, kiedy Comanche wjeżdżało pierwsze na metę, też wjechało w Storm Bay przy totalnej flaucie, stało, po prostu stało. Śmigłowiec, który gdzieś tam obok latał i nagrywał jacht, powodował swoim rotorem, powodował, że Comanche nabierał prędkości i on po prostu ten pozorny wiatr, który sobie generował, powodował, że on był na tyle w stanie przyspieszyć, żeby ruszyć w ogóle z miejsca. Bo to jest klucz dla tego jachtu, żeby po prostu ruszyć. Tak, jeżeli on się zatrzyma, ruszyć jest go ciężko, ale jeżeli już ruszy, to wtedy sobie poradzi. No tu jest nasza meta. Widać, jak już wpływamy do Hobart. Dla nas niesamowite wydarzenie, bardzo emocjonujące. Czy to jest film? Zobaczmy. Tak.
No jedziemy pod tym naszym A4. Niestety A3 leżało w strzępach pod pokładem. Tutaj Gosia, bo mieliśmy jedną kobietę na pokładzie, która zrobiła no niesamowite na mnie wrażenie. Dawała sobie świetnie radę, pracowała na pozycji na trymie grota. Oczywiście brała udział bez żadnej taryfy ulgowej we wszystkich wachtach i we wszystkich swoich obowiązkach. Tutaj bardzo sprawnie nam poszło zrzucenie tego genakera po przekroczeniu linii mety, ale wcześniej jeszcze robiliśmy zwrot przez rufę, który po prostu przeszedł tak. A więc te treningi, ten czas, który spędziliśmy wspólnie trenując, nie poszedł na marne. A przy tym jachcie, przy tej kategorii jachtu, no niestety jest mnóstwo elementów, o których trzeba pamiętać. Tu już meta sama w Hobart, kręcona z punktu widzenia gościa. Tak jak mówię, no dla nas to było ogromnie emocjonujące wrażenie. Łzy się cisnęły do oczu. Mnóstwo ludzi, którzy czekali na te jachty wracające z morza. Gratulujące. Był też wspaniały polski motyw, bo na Kei czekała na nas bardzo duża grupa naszych rodaków. Tak daleko, a mimo wszystko się znaleźli, śpiewali hymn, śpiewali 100 lat, oczywiście witając, wiwatując nas. No, uczucie niesamowite i atmosfera w Hobart przecudowna. Jeżeli nie udało wam się kiedyś wystartować w tych regatach, to przynajmniej postarajcie się tam być, żeby poczuć tego ducha. Naprawdę warto, nie będziecie żałować. Tu z naszej perspektywy, jak to wyglądało, kiedy my wpływaliśmy już u schyłku dnia. Jakby ta przystań w Hobart jest tak zbudowana, że w trakcie regat na finiszu cała ta keja jest zabudowana różnego rodzaju stolikami, wewnątrz są jakby stanowiska z jedzeniem, tam ludzie ucztują praktycznie cały dzień. No i to przeradza się w taką jedną wielką imprezę, która się praktycznie nie kończy, bo najpierw przypływają te super maxi, duże setki, potem wpływa cała reszta floty. No i mnie się jeszcze nie zdarzyło brać udziału w wydarzeniu, gdzie tyle osób wiwatowałoby i reagowała w taki sposób na zacumowanie, na finisz zawodu. Tak naprawdę miło sobie przypomnieć ten moment, te emocje, bo były i są niezapomniane. Całe zmęczenie, które mieliśmy jeszcze pół godziny wcześniej wymalowane na twarzach, nagle zniknęło. Wyglądaliśmy, jakbyśmy dopiero co wyszli z mariny. I faktycznie tak było. Ta adrenalina, która w nas krążyła cały czas przez te dwa dni rejsu, pozwalała nam na zachowanie jakby wigoru. Dopiero na drugi dzień, kiedy przespaliśmy tę pierwszą noc w hotelowym łóżku, no spowodowało, że dotarło do mnie na pewno, myślę, że do reszty załogi również, jak bardzo jesteśmy zmęczeni, jak trudne to były regaty, pomimo, można powiedzieć, nie było sztormowych warunków, ale pomimo to naprawdę było to wykańczające. I tutaj teraz, jeżeli chodzi o same wyniki. Ciężko porównywać wyniki, czy wynik, rezultat ten, który my osiągnęliśmy na tle wyników, które jakieś inne polskie załogi, czy też inne jachty osiągały. Po prostu nie da się tego przełożyć i nie będziemy tego porównywać. Natomiast możemy omówić sobie samą sytuację, jeżeli chodzi o tą ścisłą czołówkę. 5 Super Maxi skończyło jakby regaty w widełkach 2 godzin. Czyli wszystkie 628 mil, w zasadzie to po zmianie halsów ponad 750 mil, wjeżdżają supersetki w odcinku 2 godzin maksymalnie, pierwszy a piąty. Potem mamy przerwę, no bo jakby po Super Maxi zaczynają się TP52 i Volva, czyli już jakby nasza kategoria. I tutaj znowu cała ta czołówka, czyli 7 jachtów, znowu mieści się w 2 godzinach. My oczywiście byliśmy w tej grupie, sklasyfikowani zostaliśmy na 12 miejscu w Line of Honor.
to pokazuje, jak bardzo zacięta, jak bardzo wyrównana jest walka w tych regatach. Czyli można powiedzieć, po dwóch dniach, ponad dwóch dniach rejsu, kończymy w odcinkach, czy maksymalnie w widełkach dwóch godzin. Potem już następne jakby jachty schodziły troszeczkę później, ale ta czołówka jakby kończyła w różnicach dwugodzinnych. To też pokazuje kunszt nawigatora, kunszt i strategię, którą obierały załogi. No i tak jak powiedziałem, zaciętość tej rywalizacji i trudność tych regat. No i teraz króciutko podsumowanie wyniku, które udało nam się jakby wywalczyć. 12 miejsce w czasie rzeczywistym. Dla nas ogromny sukces. Zrobiliśmy ten wynik w 2 dni, 6 godzin i 31 minut. Tak? Przepłynęliśmy 725 mil w tym czasie, co złożyło się na średnią prędkość 13,3 węzła. Uwzględniając momenty ciszy, uwzględniając takie totalne flauty i jakby ten sam finisz, który był naprawdę bardzo, bardzo wolny, ta prędkość mimo wszystko robi ogromne wrażenie. No i kolejne jakby sukcesy. Pierwszy na mecie zespół amatorski. Byliśmy oczywiście w kategorii mieszanej, pro-am, czyli profesjonaliści amatorzy, ale byliśmy sklasyfikowani jako zespół amatorski. Pierwszy na mecie zespół zagraniczny. Wszystkie te jachty, które były przed nami, skończyły przed nami, były pod banderą australijską, oczywiście za nami również. No i tak jak mówiłem wcześniej, porównywanie wyścigów czy wyników w tych regatach z innymi jakby jachtami nie ma najmniejszego sensu, bo musielibyśmy wystawić identyczny jacht do tej kategorii, tak? I wtedy moglibyśmy mówić o jakimś odniesieniu. Jak dla nas jest to ogromny sukces, ogromne wyróżnienie, naprawdę wspaniały wynik. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się dokonać czegoś takiego. Czy było warto? W zasadzie no, chyba nie, żaden z nas bez wahania odpowie twierdząco. Ja pomimo swojej kontuzji jestem bardzo wdzięczny za to, że miałem możliwość wystartowania w tych regatach, ukończenia tych regat, ale przede wszystkim za to, że miałem unikatową możliwość żeglowania z tymi ludźmi. Bo stworzyliśmy coś wspaniałego, naprawdę fantastyczny zespół. Jestem przekonany o tym, że w dalszym ciągu będziemy gdzieś tam pojawiać się na różnego rodzaju zawodach. Starali się reprezentować polską banderę w dalszym ciągu. No i kto wie, no, mam nadzieję, że uda nam się też wystartować po raz kolejny w regatach Sydney Hobart. Tutaj kilka cytatów jakby naszych kolegów, czy było warto. Nie będę tego przytaczał, ale tak, każdy podsumował to, że było warto, że dla nich to było, dla każdego z nich to było wspaniałe wydarzenie. Wiele osób doceniało z naszej załogi, że ta atmosfera, która wśród nas panowała, była unikatowa. Już nawet dla samej niej warto było podjąć ten trud i wyrzeczenia. Kilka jakby elementów z życia jachtowego. Tak jak powiedziałem wcześniej, jacht Maserati, jacht klasy Volvo jest odarty z wszelkiego, ale to naprawdę z wszelkiego rodzaju komfortowego wyposażenia. Tutaj tam w rogu, w dolnym lewym rogu widzicie takie czerwone plamki. To jest wachta, która akurat zeszła ze swojej wachty, tak? Położyła się spać na żaglach, bo na żaglach było najwygodniej i w zasadzie najbezpieczniej. Koi było oczywiście za mało po to, żeby mogła się położyć cała załoga, bo nie przewiduje tego, żeby cała załoga jednocześnie poszła spać. Tam chyba 8 osób mogło spać jednocześnie. I koje to też jest takie przesadne jakby określenie. To była taka aluminiowa rura, która była przytwierdzona do burty na żyłce, tak? I obciągnięta taką siatką żyłkową po to, żeby w momencie, kiedy kładziemy się w pełnym rynsztunku, schodzimy zmoczeni oczywiście z wachty, żeby cały ta woda morska, żeby nie gromadziła się w koi, tylko spływała na dół. Dlatego starałem się zajmować górną koję, tak? No bo na tej dolnej było trochę mokro.
Tutaj mamy też moment, kiedy wachta, tak zwana stand-by, bo wtedy był czas na to, żeby coś zjeść, jeżeli ktoś miał jeszcze siłę i apetyt. Z reguły piliśmy coś ciepłego, staraliśmy się podgrzać sobie gdzieś tam trochę wody, zrobić jakąś kawę czy herbatę. Żywność tylko liofilizowana, ewentualnie jakieś suche rzeczy typu ciasteczka i tak dalej. A więc pomimo tego, pomimo jakby tych trudów samych regat i samych tych warunków regatowych, czy było warto? Tak, wierzcie mi, było warto. Tak jak mówiłem wcześniej, atmosfera w Hobart była niesamowita. Tu mamy akurat przykład z Sydney, naszych kibiców dumnych, którzy jakby chcieli nas zdopingować tym zdjęciem z biało-czerwonymi flagami. Ale już w samym Hobart, kiedy zdjęliśmy naszą kluczową banderę, wiele osób przychodziło, podpisywało, składało autografy na tej fladze, aby na tej naszej banderze, aby uhonorować nas w ten sposób, jakby upamiętnić to, że zajęliśmy tak fajne miejsce i w ogóle wzięliśmy udział w tych regatach. Tutaj jest już pokrótce pokazana cała, w zasadzie nie pokrótce, ale jest pokazana cała nasza załoga. Każdy uśmiechnięty, jeszcze chyba nie widzieliśmy wtedy, co nas czeka, bo to było przed startem. Dopiero gdybyśmy mieli takie same miny na mecie, no, byłbym zaskoczony. Owszem, byliśmy zadowoleni, ale na pewno dużo bardziej zmęczeni. Tak, tu już jest meta. Wywieszone śpiwory suszące się dokładnie na bomie. Ale pomimo tego, tak jak mówię, pomimo trudów, bo to już było na drugi dzień, bo wieczorem spłynęliśmy, zrobiliśmy tylko taki klar jakby podstawowy. Po zacumowaniu znaleźliśmy jakieś przytulne kąty do tego, żeby się przespać. I na drugi dzień oczywiście regaty się nie skończyły. Należało jeszcze jacht porządnie wysprzątać, opróżnić go z żagli. Całe żagle musieliśmy wyrzucić na pokład, wysuszyć te zmoczone, wysprzątać jacht tak naprawdę pod całkowity klar. Dopiero wtedy można było powiedzieć, że regaty się skończyły. I też nie dla wszystkich, no bo część załogi musiała wrócić jeszcze tym jachtem z powrotem do Sydney. Ja byłem jedną z tych osób, które wracała właśnie na pokładzie Maserati. Stwierdziłem, że no to jest unikatowa możliwość jakby obcowania z tą załogą i z tej klasy jachtem, więc chciałbym wycisnąć jeszcze jak cytrynę ten czas, który tam mi pozostał. Tak pokrótce się kończy przygoda nasza z regatami Sydney Hobart. W zasadzie można powiedzieć, że mamy nadzieję, że nie do końca się skończyła, że jeszcze będzie nam dane z powrotem gdzieś tam pożeglować wspólnie, stworzyć znowu taką atmosferę, przeżyć to w sposób unikatowy, bo jest naprawdę czymś niesamowitym odczucie tego, w jakiej jedności, w jakim duchu zaangażowania ta załoga płynęła, jak to było odbierane przez ludzi z zewnątrz. No życzę tego nam tutaj w kraju, żebyśmy byli w stanie stworzyć właśnie taki żeglarski świat. Pływamy nieraz, prowadzimy swoje rejsy turystyczne, czy może trochę bardziej usportowione. Dlatego powinniśmy dążyć do tego, aby właśnie budować i zespoły, i świadomość również wśród naszych znajomych, przyjaciół, rodzin, że żeglarstwo jest czymś niesamowitym. Można się realizować w naprawdę szerokim zakresie, bo można w ten sposób wspaniale odkrywać świat, można w ten sposób też rywalizować, można naprawdę spędzać czas w taki bardzo satysfakcjonujący i spełniający sposób. To w zasadzie pokrótce, jeżeli chodzi o regatę Sydney Hobart, moi drodzy, natomiast takiej trochę jeszcze kryptoreklamy, czy autoreklamy, może nie krypto, ale autoreklamy. Poza tym, że miałem możliwość wystartowania w regatach właśnie Sydney Hobart z tą załogą, ogromne podziękowania i brawa właśnie dla tych ludzi, dla Jacka Siwka, dla Jacka Piotrowskiego za to, że podjęli się organizacji tego eventu, co było naprawdę karkołomnym przedsięwzięciem, ale dla każdego w zasadzie z uczestników, dla Marka, Tomka, Gosi, tej załogi, powiedzmy, jakby poza Polską również. Niesamowity duch, niesamowite przeżycie. No ale tak jak mówię, no troszeczkę takiej autoreklamy. Mam przywilej, możliwość prowadzenia też firmy,
która zajmuje się organizacją eventów, może nie na taką skalę, ale organizujemy eventy turystyczne, organizujemy rejsy i szkolenia na akwenach morskich oczywiście. Staramy się też przynajmniej raz w roku, organizujemy raz w roku regaty pod naszą banderą, konkretnie pod firmą Blue Horizon, tak się nazywa nasza firma. No firma istnieje już od ponad 2 lat na rynku. W dalszym ciągu wyznaczamy sobie jakieś nowe cele. Dlatego jeżeli macie ochotę, jesteście zainteresowani kiedyś wspólnym pływaniem albo jakimiś większymi szczegółami związanymi właśnie z regatami, czy to Sydney Hobart, czy naszymi regatami wewnętrznymi, to zapraszam Was gorąco do kontaktu. Zapraszam na stronę bluehorizon.pl lub na naszego fanpage'a. Tam też znajdziecie namiar i kontakt bezpośrednio do mnie. Będzie mi niezmiernie miło z Wami ponownie porozmawiać, udzielić jakiejś rady albo wspólnie pożeglować, kto wie. Także ja bardzo dziękuję. Natomiast czy macie jeszcze jakieś pytania do mnie? Oczywiście. 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 Jakby nie, jak tak. Mam takie pytania, parę. Przede wszystkim, skąd wyszedł pomysł na wzięcie udziału w tak wielkich regatach? Znaczy w sumie w takim F1 żeglarskim. Jak dobierała się załoga? Według jakich kryteriów, znajomości, kontaktów albo coś w tym stylu? No to jest to pierwsze pytanie, bo... Okej, czyli jak dobierała się załoga, tak? Tak, jak dobierała się załoga, jak dobieraliście wśród znajomych, czy parametrów, czy umiejętności i tak dalej. Następna sprawa, miałem takie pytanie, jak wygląda pewien status załóg w tych regatach? Czy to są, tak jak wasza regata, załoga półamatorska, półzawodowa? Czy to są załogi wyłącznie, znaczy w dużej mierze zawodowe, czy w dużej mierze amatorskie? Bo tak jak czytałem wspomnienia Asi Pajkowskiej, to tam wystartowali wyłącznie dla własnego satysfakcji. Prestiżu. I prestiżu, nic więcej. No to są takie główne moje, znaczy 2-3 pytania. Okej. Jeżeli dobrze wyłuskałem, to pierwsze pytanie odnośnie doboru załogi. A więc tak jak wspomniałem w trakcie prezentacji, część załogi, czyli ten core załogi był już nawiązany. Tak? To miało miejsce w 2018 roku. Czyli ta załoga, która nieszczęśliwie nie wystartowała na kosatce, tworzyła trzon. I z tej załogi, jakby z tych kilku osób, jakby dalej szło w Polskę, tak to nazwijmy, kaprowanie całej reszty ludzi. Oczywiście znajomość to jest jedna rzecz, bo miałem możliwość znajomości jednego ze skiperów akurat tego wydarzenia. Natomiast to też przedziwny zbieg okoliczności, jeżeli chodzi o mnie, ale z drugiej strony też były pewne kryteria, tak? Czyli konieczność znajomości żeglarstwa w ogóle, tak? Spełnienie oczywiście tych wszystkich certyfikatów, o których wspomniałem, czyli Sea Survival, First Aid, umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach i tak dalej, to wszystko musiała załoga spełnić. Jeżeli ktoś nie spełniał tych warunków, to musiał do tych warunków dorównać. Drugie pytanie, przypomnisz mi? Jak wygląda system dobierania załóg w ogóle? W samych Sydney Hobart. Zawodowe i tak dalej. Czy można było porównać bardziej wyniki? Rozumiem. Jeżeli chodzi o Sydney Hobart, tutaj może wystartować załoga, nazwijmy to, amatorska, nazwijmy to. Natomiast klucz jest jeden. Odpowiednia część załogi musi mieć spełnione wymagania, czyli konkretnie, żeby wystartować, tak jak mówiłem na początku, żeby wystartować w Sydney Hobart, musisz mieć przepłynięte Sydney Hobart. Ale w związku z tym, że no, to jest koło zamknięte, organizator dopuszcza ukończenie regat typu Fastnet, typu Middle Sea i odpowiedni procent załogantów musi mieć ukończone te regaty kategorii 0 i odpowiednio wypływaną ilość mil morskich, udokumentowaną oczywiście,
po to, żeby taki jacht mógł wziąć udział w regatach Sydney Hobart. Natomiast tu trzeba też sobie zdefiniować, co to jest załoga amatorska, co to jest załoga zawodowa. Tak? No wiadomo, że zawodowcy za pływanie biorą pieniądze. Robią to zawodowo, a więc oczekują wynagrodzenia. I tak było z częścią naszej załogi, bo łącznie z jachtem wynajmowaliśmy jakby część tą obsługową, nazwijmy, jachtu, która nas wprowadzała w tajniki jachtu Volvo, jakby prowadziła nasze treningi i przygotowywała załogę. Natomiast są oczywiście regaty, które są tylko i wyłącznie zawodowe, do których nie ma wstępu, że tak powiem, część amatorska. Takim przykładem jest Volvo Ocean Race, w tej chwili Ocean Race, bo Volvo już nie patronuje tym regatom. No i tam jest bardzo, bardzo ścisły wymóg. Nie może być uczestnik tych regat, raz, że musi być zawodowcem, nie może przekroczyć 30 lat, są jeszcze dwa stanowiska, które mogą być obłożone przez osoby, które jakby ukończyły już ten 30 rok życia. To jest stanowisko nawigatora taktyka lub skipera. Cała reszta musi być w szczytowej formie swoich możliwości. Fizycznych, dokładnie. Słucham? Kolejne pytanie? Hej, hej. Cześć. Gratuluję w ogóle wspaniałej takiej formy wypowiedzi. Miło się Ciebie słucha. Dziękuję bardzo. To tak na początek. Mówiłeś o wadze żagli, to jest bardzo ciekawe. Ciekaw jestem, na jakich żaglach konkretnie chodzi o materiał startowaliście. Mhm. A tak lekko licząc, jeśli tam było kilka zmian, no to sądzę, że wagowo to wniosło jakieś dwie, może nawet 2,5 tony na jacht, mhm, plus 16 osób załogi. Jestem ciekaw, ile ważył jacht w chwili obłożenia tego wszystkiego, czyli z załogą i z żaglami, pojawiający się na linii startu. Mhm. No bo te walory tutaj, które przytoczyłeś, wagowe, sądzę, że były takie ogólne. Tak. A ciekawy jestem właśnie, ile ze wszystkim ten jacht bardzo ważył. Tak bardzo szczegółowo rozumiem. Tak, tak. No taka ciekawość. Dwa. Dzięki temu miłemu, jak powiedziałem, słuchaniu Ciebie, dowiedzieliśmy się wielu fajnych rzeczy, ale brakuje mi takiego żeglarskiego mięsa. Mogłeś opowiedzieć o jakichś ciekawych momentach. Takich, wiesz, no, typowa kuchnia żeglarska. Więc najpierw proszę o tą wagę, a potem o takie ciekawe momenty. Dobrze, jeżeli chodzi o wagę, zaskoczyłeś mnie, szczerze przyznam, bo chyba nie zważyliśmy się tak do końca. Natomiast średnio można liczyć, mieliśmy około 9-10 żagli przednich. Każdy z żagli średnio mógł ważyć około 150-200 kg przynajmniej. To jest średnia, tak? No bo żagiel jakiś cięższy, na przykład J1 na pewno był bardzo, bardzo ciężki, uwzględniając jeszcze listwy i tak dalej. Masterhead, czyli ten topowy żagiel również. Lżejsze były na pewno genakery, które no, były tymi, można powiedzieć, takimi balonami, tak, które nas pchały. A więc no, powiedzmy, że te dwie tony, może nie dwie tony, ale półtorej tony żagla spokojnie mieliśmy dodatkowo. No plus nasza waga. No moją proszę nie zwracajcie uwagi, bo ja podejrzewam, że zajęłem miejsce dla dwóch osób przynajmniej. Natomiast samo Maserati mogło zabrać na pokład ponad 20 osób. My załogę okroiliśmy do liczby 16 ludzi. Był to też właśnie podyktowany raz, że względami logistycznymi i łatwiejszym wyszkoleniem jakby załogi. To jest jedno, a dwa, no też waga tutaj miała istotne znaczenie, no bo każda jedna osoba dodatkowo więcej na pokładzie, to nie jest tylko waga samego białka, które ze sobą wnosimy, tak, jako człowiek, ale też naszego sprzętu, wyżywienia i to dodatkowo robiło jeszcze jakąś tam wagę. A naprawdę przy tych jachtach każdy kilogram ma znaczenie. Balansowanie, mieliśmy kilka takich momentów, kiedy trzeba było przebalastować jacht. W tym celu trzeba było przerzucić żagle z jednej burty na drugą, zrobić to wewnątrz jachtu, co było ekstremalnie ciężkie do wykonania. Jacht szczelnie zamknięty, tam nie ma żadnej wentylacji, a więc w środku robi się, dosłownie w momencie robi się sauna. Przerzucenie tych żagli z jednej burty na drugą po to, żeby w miarę jakoś ten balast i balans osiągnąć tego jachtu, było naprawdę wysiłkowo bardzo ciężkie. No też Gosia właśnie Kotańska, ona specjalizowała się w jakby obsłudze naszych żagli A, czyli naszych genakerów.
bo genakery było trzeba odpowiednio zabezpieczyć, złożyć. W momencie, kiedy przestawaliśmy używać danego żagla, trzeba było go złożyć czy zwinąć go w takiego węża charakterystycznego, po to, żeby potem łatwo można było go z powrotem wciągnąć na maszt. I jeżeli by się to źle zrobiło, no to automatycznie albo doszłoby do uszkodzenia żagla, albo jakichś poważniejszych konsekwencji. A robiąc to na lądzie, kiedy mieliśmy do dyspozycji cały skwer przed jachtklubem, było to trudne, tak? Wymagało to od nas pewnej manualnych zdolności. No to teraz można sobie wyobrazić jeszcze jacht, który płynie tam z 15-20 węzłami prędkości, jest naprawdę nerwisty. W środku mamy saunę, my zakłóci w pełny sztormiak, tak? Moka w zasadzie takiego gumowy kombinezon, który nie ma za zadanie jakby odparować nas na tej wody, wręcz kumuluje ją nam wewnątrz. Powodowało to, że to było naprawdę wysiłkowo bardzo, bardzo trudne. Jeżeli chodzi o żeglarskie mięso, no to żeglarskie mięso na pewno było w tym momencie, kiedy strzeliło nam A3. To było kosmiczne żeglarskie mięso, wiesz? To co się tam wydarzyło we mnie osobiście, to było dosyć trudne. Takie emocjonalne przełączenie się w pewnym momencie z załamania do takiej pełnej motywacji. Mieliśmy ze sobą z tej jakby części załogi zawodowej, był z nami Rati. Ten nasz współzałogant, zawodowiec, miał taką ksywkę. Rati był bardzo konkretnym żeglarzem. To był jego 30. start z regatach Sydney Hobart. Ani razu nie wygrał. No tutaj startując na masę, Rati wiedział, że nie wygra. Może liczył, ale był naprawdę bardzo zdeterminowany. Jego fachowość była przepotężna. Natomiast Rati był dosyć porywczym żeglarzem, nauczony jeszcze takiego żeglarstwa chyba średniowiecznego, wiecie, nie średniowiecznego, może troszeczkę późniejszego, gdzie pływały wielkie liniowce i tam żeglarzy, bez względu na to, czy mieli o sobie jakieś pojęcie, czy nie, on i tak ich sprowadzał do jednego poziomu, tak, pod zęzę i do przodu. I właśnie taki był Rati. Tak jak mówię, czułem się bardzo bezpiecznie, kiedy Rati trzymał ster w ręce. A tutaj, jeżeli chodzi o jacht, który żegluje z prędkością 20-25 węzłów, słuchajcie, najdrobniejszy błąd. Najdrobniejszy błąd, zmiana, niekontrolowana rufa powodowała automatycznie koniec w regatach i oby nie było żadnych uszkodzeń w ludziach, tak? Bo bez odpowiedniego przemanewrowania na baksztagach, bo ten jacht pływał na baksztagach, automatycznie kończyło się złamanie masztu. Mieliśmy taką jedną sytuację, i to też Gosia opisywała, ile może zająć manewr zwrotu przez rufę w nocy. W ciągu dnia zmierzyliśmy tam chyba około niespełna minutę zajął nam zwrot przez rufę. Jest to dosyć złożony manewr, tak? Bo odpowiednio trzeba zarządzać żaglem przednim, jeszcze zależy, ile tego żagla przedniego niesiemy, czy jest postawiony przedni żagiel pełny, czy trzeba go zrzucić, dopiero się przehalsować, podnieść ten żagiel z powrotem. W tym czasie dzieje się też magia z tyłu, bo trzeba odpowiednio podebrać grota. W tym czasie też baksztagowi muszą kontrolować właśnie baksztagi, bo jeżeli będzie ta operacja gdzieś tam pominięta, no to w tym momencie dojdzie właśnie, tak jak powiedziałem, do uszkodzeń. Dodatkowo jeszcze na Maserati mieliśmy zegary, które informowały nas o naprężeniach, które działają na maszcie. Trzeba było wiedzieć, czy dopuszczalny na przykład tonaż do 3 ton naprężenia akurat na danym baksztagu jest w porządku, czy nie, czy należy go przekroczyć. Ten maszt, który nieśliśmy, on był odpowiednio też profilowany właśnie tymi baksztagami, dodatkowymi linami, po to, żeby jakby dodatkowo profil żagla jeszcze zmotywować do jeszcze lepszej pracy. No i tak, w ciągu dnia ten manewr trwał niespełna minutę. A wiecie, ile trwa w nocy? No, prawie godzinę. Prawie godzinę. Czyli wachta, powiedzmy ta, która była w tym momencie na ofie, czyli odpoczywała, już nie odpoczywała, bo już byli wszyscy all hands on deck. Wachta, która była, no wszyscy praktycznie rzecz biorąc, mentalnie komendami ćwiczyliśmy to aż do znudzenia, aż do momentu, kiedy był wyrobiony pełny automatyzm. Potem oczywiście finał tego manewru był strzał i manewr zrobiony. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o sam zwrot, trwał niespełna godzina. W nocy wszystko trwa dużo dłużej i wygląda totalnie inaczej. To są zupełnie różne manewry. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
Nie używamy oświetlenia. Jedynym oświetleniem, które było dopuszczalne, było oczywiście światło czerwone noszone na naszych czołówkach. Na chwilę były używane światła białe tylko po to, żeby sprawdzić, czy po zwrocie żagle zachowują się poprawnie, czy cały osprzęt jest poprawny. Absolutnie zero światła. Wyjście, w zasadzie mieliśmy w trakcie regat, mieliśmy bezksiężycowe noce, było całkowicie ciemno. I w tym momencie, nawet jeżeli ja dostałem, wchodząc na wachtę, tak, po ofie, po odpoczynku, gdybym dostał nawet tym czerwonym światłem, które teoretycznie nie oślepia, i tak bym nic nie widział. A jak leci tam z tą prędkością 25 węzłów, ma za zadanie mnie zrzucić z pokładu, ja nawet nie jestem w stanie wpiąć się w live linę, nie jestem w stanie jej zidentyfikować odpowiednio. Oczywiście live liny były doprowadzone do zejściówki, do kokpitu, tak? Czyli od razu wychodząc już musieliśmy mieć pełny osprzęt na sobie. No ale no wiadomo, jak to w życiu, tak? No czasami ten jeden krok dalej, żeby tylko łatwiej się zaczepić i tak dalej, żeby wyjść, żeby umożliwić jakieś poruszanie się po jachcie. No oczywiście identyfikacja osób absolutnie niemożliwa, stając tak wiesz, twarzą w twarz, nie wiem kto, tylko po głosie byłem w stanie zidentyfikować, że to jest akurat taka czy inna osoba. Natomiast urok, były takie chwile, gdzie to piękno oceanu, tego nocnego oceanu, dało sobie znać. Wjeżdżaliśmy w taką połać alg fluorescencyjnych. Słuchajcie, oczywiście kolejna zmiana, trymer na żaglu przednim, lecimy tam te 20-25 węzłów, staramy się trymować żagiel, ja na młynku, kolega na trymie, reszta na grocie, ktoś tam za sterem i notorycznie przewalają się przez nas fale, tak? Bo przy tej prędkości nawet nieduża fala tam dwumetrowa, ona wchodziła od dziobu i kończyła się za statkiem, tak? Za jachtem. Więc te fale, które się wlewały na nas, powodowały, że byliśmy na chwilę obklejeni jakby tymi algami. Wyglądaliśmy jak mapa nieba, dosłownie rozgwieżdżona mapa nieba, która po chwili gasła i to było wiadomo, że za chwilę znowu będzie zimno, bo przyjdzie następna fala. I tak w kółko, i w kółko, i w kółko. Także były takie piękne momenty. W trakcie rejsu kwalifikacyjnego też wpłynęliśmy w taką farmę alg. Do tego stopnia te algi były tam, nie wiem, skupione, skumulowane, że fale, które powodował kadłub, te rozbryzgowe, świeciły takim fluorescencyjnym światłem, że my pięknie widzieliśmy cały żagiel, całą powierzchnię przedniego żagla i w pewnym momencie Rusty, czyli mój kolega z dziobu, mój nasz przewodnik, że tak powiem, po naszych dziobowych zadaniach, zawołał mnie i mówi, drugi, chodź zobacz, co tu się dzieje. Ja podbiegłem szybko do niego na dziób i zobaczyłem delfina, słuchajcie. On wyglądał jak taka świecąca torpeda w tej wodzie. No przepiękne, przepiękne zjawisko. Byłem jak zaczarowany, patrzyłem na to naprawdę z wielkim zachwytem. Także były fajne momenty, ale to były dosłownie takie ułamki tylko. Byliśmy tak mocno skupieni na swoim zadaniu, że nie myśleliśmy o tym, co nas otacza. Byliśmy sfokusowani na tym, żeby robić wynik, żeby się ścigać. Jak dawałeś sobie radę ze swoją kontuzją? Wiesz co, no było trudno. Ten najgorszy moment miałem zaraz po samej kontuzji, bo byłem przekonany, że dla mnie już te regaty się skończyły. Byłem załamany. Tak jak zobaczyłem tego A3, tak wtedy podobne uczucia mną targały. Natomiast nie czułem w trakcie regat, w trakcie wachty nie czułem bólu. Nie czułem w ogóle. Znaczy on był oczywiście. W momencie, kiedy schodziłem z wachty... Poczekaj, bo tu młoda dama coś chce. Zaczekaj chwileczkę. W momencie, kiedy schodziłem z wachty, kiedy miałem tą chwilę na odpoczynek, wtedy do mnie docierało, że mnie boli. Jak spłynęliśmy do Hobart, wtedy naprawdę we mnie uderzyło to, z jaką kontuzją się zmagam. Oczywiście ręka była w pełnej gamie barw, od tam złotego przez do czarnego. Całe szczęście udało się ją nareperować, że tak powiem, już u nas w kraju, po powrocie. W Polsce. Tak jest. Czyli co trzeba było zrobić w Polsce? No musiałem się poddać zabiegowi, musiałem się poddać operacji. Dzięki zespołowi ze szpitala urazowo-ortopedycznego w Sosnowcu położono mnie na oddział.
przyszytą, wszczepioną mi implant do kości przedramienia. Do tej kości, no, widzicie taką delikatną, tak powiem, ślad jeszcze po szyciu. Do tej kości, do tego implantu zostało złapane ścięgno bicepsa. No i w tym momencie już powiedzmy, że jestem na takim etapie mocno zaawansowanym, jeżeli chodzi o rehabilitację. Dobra, pytanie tutaj od młodej damy. A ty kierowałeś statkiem, jak ty miałeś złamany, jak ty miałeś zraniony ten biceps? Dziękuję za pytanie, młoda damo. W trakcie samych regat żaden z nas, każdy miał ściśle przydzielone zadania. Żaden z nas nie stawał za sterem. Natomiast tak, sterowałem jachtem i to w zasadzie na powrocie, kiedy już wracaliśmy, czyli już było po regatach, kiedy trzeba było rejs z jacht odstawić z powrotem do Sydney. Kiedy tylko była okazja, po prostu przestałem się do steru. Chyba w ciągu 8 godzin stałem za sterem. Niesamowita możliwość i okazja prowadzenia jachtu Volvo 70 z wielką prędkością. Koledzy, którzy tam przychodzili na tylko zmiana po zmianie, pytali, czy mnie zmienić. Oczywiście absolutnie nie. Wiecie sami ze swojego doświadczenia, jak to chętnie oddajecie koło sterowe. Nie? Także, no jeszcze tutaj to już na pewno nie. Pytania Robert z internetu, tu mamy Henryk. Jakie przyrządy nawigacyjne posiadał jacht? Jaki sprzęt bezpieczeństwa? To już trochę mówiłeś o tym, ale tu jest jeszcze pytanie. Jaki sprzęt do komunikacji? A więc no, sprzętu do komunikacji oczywiście to musiałby się Ono Sheng wypowiedzieć dokładnie, czym dysponowaliśmy, ale oczywiście AIS, podstawowe i obowiązkowe narzędzie lokalizacyjne dla nas. Każdy z nas oczywiście Private Life Beacon, czyli PLB tak zwane, wyzwalane czy uruchamiane w momencie, kiedy wypadamy za burtę. Oczywiście nikomu nie życzę i oby się to nigdy nie stało. Korzystaliśmy też oczywiście z oprogramowania, które pozwalało nam zaplanować odpowiednio trasę, dostosować ją do warunków atmosferycznych. Natomiast na samym pokładzie, czyli sternik, miał do dyspozycji na maszcie, tak jak nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak wygląda taki jacht regatowy, na maszcie są cztery zegary. Te zegary pokazują kurs, którym płyniemy, wiatr rzeczywisty, wiatr pozorny, co tam było jeszcze? No i prędkość oczywiście, tak? I to było w zasadzie, dla nas to była najistotniejsza informacja. W trakcie sternik miał tylko za zadanie jakby operowania na tych czterech przyrządach. My nawet nie mieliśmy wskaźnika wiatru, tak jak to jest na jakichś tam jachtach czarterowych, czy tam busoli, kompasu. Tego nie było. Nawigator przychodził, teraz płyniemy pół godziny takim kursem. Optymalny, widełki podawał. No i to już od sternika zależało i od załogi, która była, trymerska załoga, która była na pokładzie, żeby wycisnąć jak najwięcej z danego kursu, z danego halsu, którym płyniemy. Kolejne pytanie z internetu od Bartka. Z jaką największą prędkością może płynąć Maserati? Czy to jest to 25 węzłów, o którym mówiłeś, czy więcej płynęliście? Z tego co wiem, do Maserati, rekord Maserati chyba to jest 39,4 węzła. W skrócie tak. Natomiast my przekroczyliśmy 25 węzłów, chyba gdzieś tam udało nam się do 27 węzłów jak to rozpędzić. No to już są wartości naprawdę bardzo, bardzo duże, więc no cóż będę opisywał, to po prostu trzeba przeżyć, tego się nie da do końca opisać. Prowadząc dotychczas rejsy takie turystyczne, czy nawet regatowe na jachtach turystycznych, wykręcamy z jachtu 9, 11, 13 węzłów, wydaje nam się, że lecimy. Natomiast tutaj wchodzą 13 węzłów do zatoki, nuda, wieje nudą. Jeżeli nie ma więcej pytań, to my bardzo dziękujemy Robertowi. Dzięki, że nas odwiedziłeś. Drobny upominek od mieszkańców Kalisza, żebyś pamiętał o Kaliszu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Niezmiernie miło było mi z wami porozmawiać i móc opowiedzieć troszeczkę na temat naszych regat. Bardzo dziękujemy. A kolejne, ostatnie przed sezonem letnim Sail Kalisja odbędzie się w kwietniu. Szczerze powiem, nie wiem, co na tym spotkaniu będzie. Dowiecie się z internetu. Pracujemy, żeby było co najmniej tak ciekawie jak z Robertem. Jeszcze raz brawa. Dziękuję.